Szanowni Państwo, dzień dobry, bardzo proszę o spokój. Rozpoczynamy 11. sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka. Witam serdecznie wszystkich, witam pana wójta, pana Michała Michalika, pracowników Urzędu Gminy, wszystkich państwa radnych, państwa sołtysów, zaproszonych gości. Szanowni Państwo, jesteśmy po wyborach uzupełniających w miejscowości Dziurdzioły. W naszym kręgu jest nowa pani sołtys, pani Janina Ornawa. Serdecznie gratuluję i serdecznie panią witam. Myślę, że nasza współpraca będzie jak najlepiej się układać, zarówno z panem wójtem, z radą, jak i z sołtysami. Szczególnie panią witam dzisiaj. Ja też serdecznie witam panią nową sołtys sołectwa Dziurdzioły i tak jak wszyscy sołtysi wybrani na nową kadencję, tak i dzisiaj panią chcemy tutaj podarować taki drobny upominek dla dobra współpracy samorządu razem z sołectwem. Gratulacje i życzymy powodzenia. Dzięki. Myślę, że to wspólna współpraca musi być. Szanowni Państwo, obecnych na sali mamy 14 radnych. Sesja, jesteśmy władni do podejmowania uchwał. Lista jest w załączeniu, bardzo proszę. Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad. Czy pan wójt, państwo sołtysi, przepraszam, państwo radni wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, przedstawię państwu proponowany porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, debata nad raportem o stanie gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania. Sprawozdanie wójta gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2018 rok. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019-2027. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3895 Rady Gminy Rawa w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, zmieniona uchwała nr 21146 na 2000 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2000 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.
podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Starej Wojskiej, informacja o pracy wójta gminy między sesjami, interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania, zakończenie obrad. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o głosowanie i podniesienie ręki. Proszę bardzo. Dziękuję. 14 osób za, 1 osoba nieobecna. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Proponuję, aby protokół przyjąć bez odczytania. Protokół jest w Biurze Rady. Kto z Państwa rady jest za przyjęciem protokołu bez odczytania? Proszę o głosowanie. Osób za, 1 nieobecna. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt: debata nad raportem o stanie gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja wójt gminy przedstawił Radzie raport o stanie gminy Rawa Mazowiecka. Zgodnie z artykułem 28a podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, przeprowadza się debatę nad raportem. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Szanowni Państwo, rozpoczynam dyskusję nad debatą. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Państwo radni. Proszę. Mikrofon. Czego dotyczyły odwołania od decyzji wójta w 2018 roku, a czego zażalenia na postanowienie? To jest na pytanie. Drugie, takie mam jeszcze pytanie, to ma ewidencjonowanej działalności gospodarczej. Czy prowadzi się po prostu... Czy prowadzi się rejestrację podmiotów, które zostały zlikwidowane. Dziękuję. Panie radny, szanowni Państwo, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, 28 maja pokrótce omówiłem raport o stanie gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Ten raport był dostępny także w Biurze Rady, także wszyscy chętni, którzy chcieli się zapoznać z tym raportem, mogli z tego skorzystać. Raport też był udostępniony na BIP-ie i na stronie gminy Rawa Mazowiecka, także wszystkie osoby zainteresowane też mogły zapoznać się z raportem o stanie gminy. Jeżeli chodzi o przystąpienie do debaty, to z osób, mieszkańców gminy nikt do takiej debaty się nie zgłosił, stąd w dniu dzisiejszym pytania mogą zadawać radni Rady Gminy Rawa Mazowiecka. Panie radny, ja odpowiadając na to pytanie, pozwolę sobie zerknąć w swoje notatki i powiem tak, było jedno odwołanie od decyzji środowiskowych. Dotyczyło to budowy masztu telefonii komórkowej jednej z firm na terenie gminy Rawa Mazowiecka, dokładnie miejscowość Księża Wola. To odwołanie trafiło do SKO. SKO utrzymało decyzję wójta w mocy. Także, że tak powiem, temat był zamknięty. Wiem, że mieszkańcy od tej decyzji odwoływali się do wyższych instancji. Jeżeli chodzi o drugie odwołanie od decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału, to decyzja dotyczyło podziału działki w miejscowości bodajże Pukinin i tutaj SKO uchyliło decyzję wójta w całości. Później właściciel gruntu, który dzielił tą działkę, składał dodatkowy wniosek o dodatkowy podział tej działki. 3 zażalenia w sprawie opiniowania wstępnych projektów podziałów, z czego 2 dotyczyły też tej samej sprawy, też mieszkańca, który dzielił działkę w Pukininie i w której wniesiono też odwołanie od tej decyzji. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że
że podział został zrobiony, właściciel, że tak powiem, osiągnął cel, nie wnosił dalszych uwag do podziału tej działki. Jeżeli chodzi o ewidencję i rejestr działalności gospodarczej, taki rejestr jest prowadzony na bieżąco, piętro niżej. Pani Helena Brodka się tym zajmuje, także wszystkie podmioty, które rezygnują z działalności, zgłaszają tutaj do Urzędu Gminy, ten rejestr na bieżąco jest prowadzony. Dziękuję ślicznie. Panie Wójcie, ja również mam pytanie. Przeglądając raport o stanie gminy, nasunęło się takie pytanie. Co kryje się pod pojęciem różne rozliczenia w prawie wydatków, gdzie wykonanie wyniosło 0% planów? Może poproszę Pani Skarbnik, Pani tutaj Skarbnik udzieli odpowiedź. Proszę Państwa, w dziale różne rozliczenia plan jest 267 800, z tego rezerwa jest ogólna 145 tysięcy i kwota 122 800, różne rozliczenia. Pamiętacie Państwo, ta kwota była wyższa, bo była zabezpieczona na rozliczenia firmą, która wykonywała nam zadanie inwestycyjne. Te środki nie zostały w ubiegłym roku przekazane dla tej firmy, bo nie było zakończone to postępowanie. Tam chodziło o sprawę ugody sądowej i dlatego zmniejszone było w międzyczasie, bo były potrzeby na inne zadania i pozostała ta kwota 122 800 i rezerwa, która nie była angażowana w ubiegłym roku. Ja tylko nadmienię, że nadal z tą firmą jesteśmy w sporze, trwa proces sądowy. Tak jak tutaj Pani Basia wspomniała, dotyczy to inwestycji budowy przedszkola w Konopnicy. Nie wiem, jak to się na tą chwilę zakończy. Prowadzimy też negocjacje z wykonawcą, żeby te usterki, które tam są niedokończone, naprawił. Mam nadzieję, że do jakiegoś porozumienia i konsensusu dojdziemy. Proszę. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja jeszcze mam takie zapytanie. Dlaczego wykonanie planu dochodów w dziele oświata i wychowanie wyniosło 54,88%? Na plan 2 900 000 wykonano 1 600 000. Dziękuję. Może Pani Skarbnik mnie sprostuje, ale z tego co wiem, to dotyczy inwestycji budowy przedszkola i szkoły w Kukininie. Planowaliśmy, że dotacja na tą inwestycję wpłynie w roku 2018 w całości. Nie udało się. Część tych środków wpłynęła w roku 2018. Inwestycje kończyliśmy w 2019, czyli w obecnym roku i reszta tej dotacji wpłynęła w roku bieżącym. Tak. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania. Przedstawię Państwu proponowaną uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie i podniesienie ręki. Proszę bardzo. Czternaście osób za, jedna osoba nieobecna. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie wójta gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2018 rok. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że oddam głos Pani Skarbnik. Pan Skarbnik bardziej precyzyjnie przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu do końca marca bieżącego roku.
I takie sprawozdanie zostało opracowane, przesłane do Regionalnej Izby i przekazane radnym Rady Gminy. Następnie komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdania, bo jeszcze rozpatruje sprawozdanie finansowe, to znaczy bilanse, które są zgodnie z ustawą przekazywane do końca maja. I wysyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ma termin do 15 czerwca o opinię w sprawie udzielenia absolutorium. Te czynności zostały wykonane przez komisję rewizyjną zgodnie z ustawą, a teraz może króciutko przedstawię Państwu, jak te dochody i wydatki w naszym budżecie w 2018 roku się przedstawiały. Tu mamy dochody podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe, a to jest ogólna wartość. Planu mamy 40 8 354, wykonanie jest 37 875 930, wykonanie jest 94,67%. Następnie mamy dochody podzielone na według działów i widzicie Państwo, że ta ostatnia kolumna to są dochody ogółem, natomiast najwyższą pozycją tu jest rolnictwo i łowiectwo. Aha, to nie jest ostatnia kolumna. Przepraszam Państwa, ta ostatnia kolumna to są dochody od osób prawnych i od osób fizycznych. To jest najwyższy dział, gdzie są te dochody największe, to jest 12 389 946, natomiast wykonanie jest 12 197, blisko 100%. Następnie mamy, bo tu nie widać wszystkiego na tym, następnie mamy różne rozliczenia, to są subwencje. Wykonanie jest tu 100%, ponieważ subwencje w planowanych wysokościach wpływają do budżetu. Następnym takim wysokim słupkiem to są dochody z działu rodzina. To są świadczenia wychowawcze, rodzinne, to są głównie dotacje przekazywane na realizację tych zadań. Gospodarcze, komunalne, też jest ten słupeczek spory, to są dochody dotyczące opłat za środowisko. U nas tu chodzi o środowisko w Bukininie, które otrzymujemy z budżetu wojewódzkiego. Następnie mamy oświata i wychowanie. Tu jest troszeczkę niżej, tak jak już tu wspominał Pan Wójt wcześniej, że tu nie zostały wykonane te zadania inwestycyjne w planowanych wysokościach. I rolnictwo i łowiectwo, wykonanie też jest 100%. To są głównie dotacje na wypłatę podatku akcyzowego dla dopłaty do paliwa. Pozostałe działy są wykonane w małe kwoty i wykonane są w 100% lub blisko 100%. Następne mamy dochody bieżące i majątkowe. I tu Państwo widzicie, że dochody bieżące to jest wykonane są w 99%. Ten słupek wyższy. Natomiast jeśli chodzi o dochody majątkowe, to jest wykonanie 59%. Nie jest to dobrze, ponieważ mówię, niewykonane zostały zadania wszystkie inwestycyjne i dotacje na te cele wpłynęły w roku bieżącym. Dalej mamy dochody według rodzajów. Tu mamy tak, dochody własne, 97% wykonanie, dotacje i udziały gmin w podatkach, w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie 104%. To jest podatek dochodowy, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Główną pozycją to są tu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. No i 100% wykonania to są subwencje oświatowa, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca. Dalej mamy, przedstawiają te słóweczki dochody, które są w tym największym dziale dochodów od osób prawnych i fizycznych.
I tutaj widzicie Państwo, że właśnie największy to 105% to są te udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Tu jest wykonanie powyżej planu, bo plan jest 5 milionów 450, wykonanie mamy 5 milionów 712. Następne są podatki, opłaty i to jest ten 87% od osób prawnych i dalej są od osób, ten niższy 112 od osób fizycznych. Pozostałe to są wpływy z różnych rozliczeń, wpływy na podstawie innych ustaw, różnych rozliczeń, to głównie tu chodzi o planowane odsetki od rachunku bankowego, które nam bank przekazuje od środków zgromadzonych na naszych i naszych jednostek rachunkach bankowych. Na podstawie innych ustaw to jest opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych lub za zajęcie pasa drogowego. Taka malutka pozycja, ale tylko 3000 planu. To są wpływy z karty podatkowej, te dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie jest dużo wyższe, bo aż 577%, mimo że planowane było 3000 malutka kwota, otrzymaliśmy w roku ubiegłym 17 298. Dalej mamy subwencje w podziale na oświatową. No widzicie Państwo, że to jest najwyższa pozycja, bo tu jest 6 milionów 214 w 100% przekazana, ale to i tak jest niewystarczająco w porównaniu z wydatkami, jakie ponosimy na oświatę. Dalej mamy wyrównawczą i równoważącą. Ta kwota jest mała, 93 tysiące, ale chciałam powiedzieć, że w roku bieżącym mamy tą kwotę jeszcze niższą, bo nasze dochody wzrastają, więc równoważąca jest automatycznie obniżana. Następnie teraz mamy wydatki i widzicie Państwo, że te wydatki w porównaniu do planu są wykonane w niskiej wysokości, bo na plan 45-41 mamy wykonanie. Dalej mamy wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące, wykonanie jest 95%, natomiast majątkowe tylko 74%. Nie wszystkie zadania udało się wykonać, albo nie w planowanej wielkości. Tutaj mamy wydatki i widzicie Państwo, mamy na oświatę 6 milionów, ponad 6 milionów subwencji, natomiast widzicie Państwo wydatki 14,903. To jest ten słupek, gdzie jest 84% wykonania. Dalej mamy rodzinę, tak jak już wspominałam, że te dotacje są duże, bo tutaj są te wydatki ogromne, także to jest ten słupek największy. Później mamy pomoc społeczną i administracja. Administracja 97% wykonania na plan 4,279 milionów. Później jeszcze jest rolnictwo i łowiectwo. I tutaj proszę Państwa jest 94%. Tu są wydatki majątkowe, też stanowią dużą pozycję, w tym tam była budowa kanalizacji Głuchówek i modernizacja stacji w Kurzeszynie. Później mamy transport, to te słupeczki już są takie mniejsze, bo w zależności od planowanych wydatków. I tu jeszcze mamy tak. To już było, to oświadczenie. I tu mamy, proszę Państwa, wydatki majątkowe. I tutaj na tej pierwszej części mamy to właśnie to rolnictwo, gdzie jest ta stacja w Kurzeszynie i ta kanalizacja w Głuchówku. Tu jest wykonanie 2 288 93% jest wykonania, bo były jeszcze takie małe zadania planowane w tym dziale, które nie zostały w ubiegłym roku zrealizowane, a dotyczy to głównie przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie i wymiana szaf sterujących do lokalnymi przepompowniami. To są niewielkie wydatki, były planowane 22
tysiące na te dwa zadania. Następnie mamy drogi. To była właściwie jedna droga wykonana. Michowice, Wilkowice i zakupione były przystanki na drogi dla utrzymania tam porządku. Wdrożenie tych technologii informacyjno-komunikacyjnych to zadanie, które jest realizowane z udziałem dwóch jeszcze gmin, po Białej Rawskiej i Sadkowice. Tu jest też to zadanie nie w pełnej wysokości zrealizowane w roku ubiegłym, bo 743 tysiące był plan, 463 mamy wykonanie. Realizowane jest, kontynuowane to zadanie jest w roku bieżącym. Mamy tutaj jeszcze takie małe zadania planowane w ramach inwestycji, to jest pomoc dla budżetu powiatowego. Pamiętacie Państwo, było dla Wilkowic i dla Matyldowa planowane kwoty. Jest to łącznie 40 250. Później mamy budowa wiatr ogrodowych w Rososze i w Jakubowie z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie. Plan 34, wykonanie 30 tysięcy. I mamy później te place sprawnościowe, to było 10 tysięcy tylko zaplanowane. Jest nieduże wykonanie, bo 2 tysiące. To zadanie nie zostało zrealizowane, a te wydatki, które są, to są na projekty. Boisko w Boguszycach, też to zadanie nie zostało w pełni wykonane, też były zadania dotyczące projektów. Wykup gruntów, tu mieliśmy 100 tysięcy planowane, 66,396 jest zrealizowane. Teraz mamy następnie to zadania w oświacie, te wielkie słupki, to jest budowa szkoły w Kupininie i budowa przedszkola w Boguszycach, jak również budowa obok, gdzie jest 63% budowa przedszkola w Kupininie. To są te zadania największe, które były realizowane w ubiegłym roku przez gminę. Oświetlenie uliczne. To 55%, Państwo widzicie ten słupeczek, 350 tysięcy było planowane, 192 wykonanie. No i dofinansowanie, tak jak co roku w budżecie planujemy, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 50 tysięcy, z tego 39,750 było wykonane. Po rozliczeniu ta końcówka, bo to jest z reguły po 5 tysięcy, ale po rozliczeniu ktoś tam pewnie nie wykorzystał wszystkich, całej dotacji i nastąpi wzrost. Stąd mamy tę końcówkę nie w pełnej wysokości. Dalej mamy to pierwsze. Taka mała kwota planowana, 20 tysięcy, zakup urządzeń do rozbudowy sieci komputerowej w urzędzie. To do serwerowni były kupowane urządzenia, 19 tysięcy. Wykonanie. No i GOPS jeszcze sobie tutaj sprzęt informatyczny zaplanował i zrealizował, 17 tysięcy planów i prawie 17, bo 16 900 zostało wydane na to zadanie. I to jest takie ogólne podsumowanie, proszę Państwa, tych wydatków, że dochody i wydatki w jakich planowanych wysokościach i ile zostało zrealizowane. Deficyt planowany był 3 miliony 700, 5 milionów 700, przepraszam, a w rezultacie budżet zamknął się deficytem 3 miliony 256. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 7 milionów 200. W tej chwili mogę powiedzieć, że ono już przez pół roku zmniejszyło się, jest 6913, bo spłacamy trzy kredyty, które były zaciągnięte w latach 13, 16 i 17. To wynosi około 49300 miesięczna spłata, także razy pół roku to mamy 295 tysięcy. Zmniejszył się ten kredyt w stosunku do roku ubiegłego, do końca roku ubiegłego.
Przychody to był właśnie te wtedy 5700, które żeśmy w ubiegłym roku zaciągnęli, i wolne środki, które zostały z rozliczenia lat ubiegłych, 642 tysiące. Mamy, znaczy rozchody się nie zmieniły, tak jak planowano, zostały one zrealizowane, bo 591-556 tysięcy spłaciliśmy w ubiegłym roku kredytu plus odsetki, ta łącznie razem to stanowi kwotę 666 240 zł. Tak jak budżet wykonany, to tak samo jest wykonanie w wieloletniej prognozie finansowej, bo nic innego tam się nie może znaleźć. Te kwoty, które planujemy w budżecie, w wieloletniej prognozie też znajdują odzwierciedlenie i wykonanie jest podobne jak, znaczy identyczne jak w budżecie. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie w ubiegłym roku w budżecie, to znaczy to, które się realizuje nie jeden rok, to było Centrum Usług Społecznych, to znaczy Klub Seniora w Rososze, i wykonanie jest 85% planowanej tej wielkości. Dziękuję. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Szanowni Państwo, otwieram debatę nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Proszę o zadawanie pytań. Państwa radnych, Państwa sołtysów. Proszę bardzo. Widzę, że wszystko mamy jasne. Z informacji uzyskanych wszyscy Państwo radni otrzymali sprawozdania wójta gminy Zrawy Mazowieckiej na temat dochodów i wydatków za 2018 rok. Pragnę zauważyć, że budżet za 2018 rok był budżetem bardzo ambitnym. Zrealizowano bardzo ważne inwestycje dla naszej gminy. I życzę Państwu, aby również ten budżet, który mamy w bieżącym roku, był również dobrze zrealizowanym budżetem. Tutaj w budżecie za 2018 rok, analizując poszczególne działy, stwierdzam, że wszystkie te planowane inwestycje, to wykonanie jest średnio 95, a nawet 100%. Więc budżet za 2018 rok oceniam, że został bardzo dobrze zrealizowany. Macie Państwo jakieś pytania? Szanowni Państwo, ja też króciutko, tak jak tu Pani Basia wspomniała, Pani Przewodnicząca, rzeczywiście budżet był mocno ambitny. Nie wszystkie, że tak powiem, zadania udało się zrealizować w ubiegłym roku, ale powoli kończymy je w roku bieżącym. Dwie ważne bardzo inwestycje, rozbudowa szkoły w Pukininie i budowa przedszkola w Pukininie oraz budowa przedszkola w Boguszycach. Wiadomo, że to się przyciągło, ale tak jak 1 czerwca w Pukinie oddawaliśmy nowy obiekt do użytku, myślę, że zarówno społeczność lokalna, dzieci, rodzice są bardzo zadowoleni, warunki bardzo komfortowe. Funkcjonuje już przedszkole w Boguszycach. Zachęcamy też rodziców, mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka do tego, aby swoje pociechy posyłały do tych przedszkoli. Uroczyste otwarcie prawdopodobnie jest planowane na 1 września z nowym rokiem szkolnym. Także mówię, troszeczkę obsunięć jest, ale staramy się na bieżąco te inwestycje, które były planowane wcześniej bądź zostały rozpoczęte, realizować i kończyć. Tak samo przykład oświetlenia. Wiadomo, że oświetlenie w wielu poprzednich latach nie było realizowane ze względu na ograniczone środki w budżecie. Od któregoś roku, już kilka lat wstecz, wzięliśmy się za budowę tych oświetleń w poszczególnych miejscowościach i też rzeczywiście czasem te obsunięcia są, ale na bieżąco staramy się, jeżeli było to oświetlenie zaplanowane w poszczególnych miejscowościach, stopniowo z dnia na dzień realizować, i tak za chwilę zaraz oddamy oświetlenie w Gaju, w miejscowości Gaj, w miejscowości Chrusty, w miejscowości Podlas. Także cierpliwości, na bieżąco staramy się te inwestycje spokojnie kończyć i realizować.
Wiadomo też, że jesteśmy troszeczkę zależni też od środków zewnętrznych, bo też planowaliśmy jakieś środki dodatkowe, czy planowaliśmy inwestycje, na które otrzymamy dotacje, tak w przypadku OSY, otwartych stref aktywności, zarówno w ubiegłym roku składaliśmy wniosek, nie udało się, w tym roku składaliśmy, nie udało się, ale przynajmniej staramy się, tam gdzie jest możliwość pozyskiwania tych środków, staramy się składać wnioski, żeby przynajmniej nikt nam nie zarzucił, że o te środki się nie ubiegamy. No nie wszystko, że tak powiem, zależy od nas. Nie mamy na niektóre rzeczy wpływu, tak? Dlatego też zdarza się, tak jak tutaj w tym sprawozdaniu budżetowym, że niektóre realizacja niektórych zadań jest wykonana w 70, 50 bądź 60%, ale mówię, to też nie jest zależne w pewnym stopniu od nas, bo też niektóre środki spływają nie w terminach, spływają później, stąd też przeszło to na rok bieżący. Dziękuję ślicznie. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie, nie. Widzę, przedstawię. Ja mogę. Proszę, Państwo. Szanowni Państwo i Radni, Panie Wójcie, w tym debacie jest po prostu dużo zadań, dużo po prostu, no, jak powiedzieć, inwestycji i tak dalej. Nic nie jest wspomniane o bezpieczeństwie. Przecież po co te inwestycje, po co to wszystko zabieganie, kiedy człowiek nie czuje się bezpieczny w swojej zagrodzie czy w ogóle. Głównie mi chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, o bezpieczeństwo po prostu na co dzień takie po prostu, no, bytowe, o bezpieczeństwo żywnościowe, finansowe gminy. I po prostu, no, no, żebyśmy się czuli bezpieczni. To powinno być udokumentowane jakimś tam po prostu, no, że no ja mogę zwrócić uwagę jedną rzecz, że to jest budżet, znaczy ta debata za 18, nie, to już 19 rok, tak? Za 18. Panie sołtysie, za 18. Ja myślę, że się to zmieni w tym 19 i na to bezpieczeństwo będziemy więcej środków tutaj po prostu przeznaczać jako z urzędu gminy. Ja mogę przykład podać właśnie odnośnie tego przeciwpożarowego, że no, kilkanaście lat budowane były wodociągi i tak dalej. I są hydranty, ale te hydranty są do czegoś przeznaczone. Nie to, że tam jest na papierze, że jest kilka hydrantów i one są przeciwpożarowe. Ale do czego one służą? Tylko, że istnieją. A żeby się do niego dostać, to trzeba po prostu dwie stodoły, żeby się spaliły, to wtedy się dostaniemy tam. No. Ostatnio na przykładzie właśnie u nas pożaru, że po prostu, no, moglibyśmy uratować może więcej, jeżeli ten hydrant by był sprawny na co dzień. I prosiłbym, żeby po prostu komisję nawet taką zorganizować i przejrzeć te hydranty od jednego do końca i po prostu, żeby były one sprawne. Bo to jest nasze bezpieczeństwo. Bo to jest pierwsza pomoc, jakby powiedzieć. No, za czym przyjedzie tutaj jakiś z prawdziwego zdarzenia auto strażackie, to już właśnie tą wodą z tego hydrantu możemy coś zdziałać. Także uczulam pana wójta, żeby to jakoś w tym roku wyglądało. Panie Tadeuszu, ustosunkuję się do pana wypowiedzi. Powiem tak, jeżeli chodzi o sprawność hydrantów, staramy się corocznie robić przeglądy tych hydrantów. Tak jak wspominałem na którejś sesji, bo też ten problem wracał chyba w poprzedniej kadencji, też ten temat był poruszany. Prosiłem tutaj pracowników wodociągu, że hydranty, które były sprawdzane, konserwowane, są specjalnie oznaczone fluorescencyjną farbą i tak wiem, że w miejscowościach jest to zrobione. Jeżeli chodzi o przykład z ostatniego miesiąca pożaru w Wojskiej, wiem, że z jednym hydrantem był problem, nie można go było w jakiś sposób odkręcić, ale wiem, że drugi dosłownie, nie wiem, 20-30 metrów dalej działał i zapotrzebowanie w wodę spełnił. Rozmawiałem z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, zarówno z dowódcą akcji, który działał w tym terenie w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, stwierdził, że rzeczywiście ciśnienie w hydrancie było, woda była podana. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo gminy, uważam, że
Są do tego powołane odpowiednie służby, zarówno Państwowa Straż Pożarna, Policja, jak i Ochotnicze Straże Pożarne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tutaj przeciwpożarowe, działają sprawnie. No, potrzeb jest bardzo wiele, budżet jest ograniczony, staramy się na bieżąco, że tak powiem, te straże doposażać. Wiem, że też był przeprowadzony generalne sprawdzenie hydrantów na terenie wojskiej. Miałem przyjemność akurat przejeżdżania i wiem, że konserwator wszystkie hydranty na terenie wojskiej sprawdził. Wiem, że hydranty sprawne oznaczył. Zdarza się też, panie Tadeuszu, też tak, że hydrant jest sprawny, ale nieumiejętne jego odkręcanie bądź zakręcanie powoduje, że on zaraz ulega awarii. I też powiem, że często robią to strażacy, czemu się dziwię, bo przykład też z ostatnich dni, gdzie strażak odkręcał hydrant i go przekręcił i woda się dała, nie można było go w jakiś sposób zakręcić i hydrant jest do wymiany, tak? Także też mówię... Bardzo konserwowany. No wie pan, no też nie jest tak, że ten hydrant odkręca się co tydzień, tak? To też jest sprzęt, który się zużywa. Te hydranty nie wymieniamy ich co tydzień, nie wymieniamy ich co miesiąc. One, jeżeli są sprawne, ale mówię, też sposób odkręcania, posługiwania się nim też do czegoś zobowiązuje, bo mówię, zdarza się często, gęsto tak, że przy momencie odkręcania bądź zakręcania te hydranty są uszkadzane. Nawet tutaj pokazywał mi dyrektor zakładu, jak był odkręcany hydrant w jednej miejscowości, no to główka ta znajdująca się w ziemi przy odkręcaniu została całkowicie wyrwana, urwana i potem dziwić się, że ten hydrant jest niesprawny, nie można go odkręcić. No. Staramy się na bieżąco reagować. Jeżeli Państwo widzicie, że rzeczywiście te hydranty nie działają, albo gdzieś sprawdzone, że rzeczywiście nie działają, ja tutaj na bieżąco zgłaszam Panu Ryszardowi i staramy się po sześć sztuk kupować i wymieniać, tak? Także jeżeli, apel do Państwa, jeżeli gdzieś Państwo wiecie, że ten hydrant nie działa, to prosimy o informację i mówię, tutaj z Panem Dyrektorem jesteśmy na bieżąco i staramy się te hydranty wymieniać. No, jest potrzeb wiele, tak samo wie Pan, Panie Tadeuszu, że w straży też tych potrzeb jest bardzo dużo. Jakieś środki na ten PEPOŚ tutaj mamy, ubiegamy się też o środki zewnętrzne, też tutaj przykład spotkania 2 tygodnie temu, prosiliśmy Państwa, żebyście zgłaszali potrzeby, bo był nabór do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, no i co się okazało? Tydzień był nabór, po tygodniu informacja na stronie, że nabór jest zawieszony, bo tyle wniosków wpłynęło, że nie wiedzą, czy im starczy środków. No. Staramy się, tam gdzie jest możliwość ubiegania się o środki, też się staramy. Z budżetu też własnego ten sprzęt, tak jak obiecałem na zebraniu tutaj z prezesami OSP, będziemy kupować. Także myślę, że ta sytuacja z roku na rok będzie się poprawiać. Dziękuję ślicznie. A jeżeli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo typowo na terenie gminy, to są też takie spotkania, jeżeli Państwo sobie życzycie, bo ja też biorę udział i tutaj zarówno Starostwo Powiatowe, jak i poszczególne organizacje, Policja, Komenda Państwowej Straży Pożarnej robi coroczne takie sprawozdanie odnośnie bezpieczeństwa na terenie gminy, na terenie powiatu. Jeżeli Państwo potrzebujecie uzyskać takie informacje, bądź żeby jest taka chęć, żeby ci Państwo tutaj u nas na sesji się zjawili, to myślę, że nie ma problemu i zarówno przedstawiciele Policji, Państwowej Straży, czy nawet Zarządzania Kryzysowego Powiatu, czy tutaj gminy zjawią się i Państwu takie informacje przekażą. Dziękuję. Może Panie Wójcie, chcę zwrócić uwagę na tego dowódcę tej jednostki, która tam dowodziła z Państwowej Straży, który tak twierdził, że ten hydrant był taki sprawny. Bo on był taki kompetentny, że po prostu nasz naczelnik powiedział, że zostaną tutaj i będą dogaszać to, bo to wiadomo, że tam pod spodem coś się, jak to zazwyczaj było, bo każdy, w każdej, czy w Wilkowicach, czy gdzie tylko pożar był, jednostki po prostu te no, lokalne zostawały i dogaszały. On mówi, rozjechać się, koniec pożaru. Za 2 dni potrzeba było 3 zastępy wzywać z powrotem? Potrzeba, taki doświadczony dowódca był? Panie Tadeuszu, po pierwsze temat nie dotyczy budżetu, po drugie, no nie, nie chcę wnikać w kompetencje. Nie, bo pan bronił dowódcy, że on wszystko... Panie Tadeuszu, nie chcę wnikać w kompetencje tutaj Państwowej Straży Pożarnej, to jest po pierwsze. Po drugie, nie chcę wnikać w procedury,
jakimi Państwowa Straż posługuje się na miejscu działań akcji ratowniczo-gaśniczych. Proszę Pani Sołtys. Szanowny Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca i Szanowni Radni. Ja mam pytanie na temat niedokończonej inwestycji polegającej na ogrodzeniu działki w Hucie Wałowskiej. Nadmieniam, że inwestycja została rozpoczęta w 2016 roku. My wspólnie z sołectwem Ruskówka złożyliśmy wniosek do Pana Wójta i do Rady Gminy. No nie otrzymaliśmy jeszcze do tej pory jakiejś informacji, co z tym naszym wnioskiem, czy został rozpatrzony, czy nie. Wystąpiliśmy z prośbą o dokończenie rozpoczętej tej inwestycji, tak jak mówię, w 2016 roku. Pani Sołtys, tak jak wspomniałem, temat Ludkówki też jakiś właśnie czas się ciągnie, też inwestycja nieskończona. Temat był poruszany na ostatnich komisjach wspólnych, gdzie rozmawialiśmy na temat tej inwestycji, bo też poinformowałem radnych, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na te otwarte strefy aktywności. I powiem szczerze, też tutaj rozmawialiśmy, żeby tą inwestycję w jakiś sposób zamknąć i dokończyć. Mam nadzieję, że przychylność Rady w tym temacie jest i myślę, że w tym roku uda się ten temat zamknąć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę. Bardzo proszę o przedstawienie Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutu. Proszę bardzo. Chciałam przedstawić opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do mikrofonu. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rawa Mazowiecka na posiedzeniu w dniach 31 maja 2019 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2018 rok, a także wysłuchała wyjaśnień skarbnik gminy, a następnie stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów planowany był w kwocie 40 milionów 8354 zł 51 groszy. Wykonany został w kwocie 37 875 929 zł 91 groszy, co stanowiło 94,67% planu. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 45 787 733 zł 30 groszy, a zrealizowany w wysokości 41 132 025 zł 23 groszy. Czyli na poziomie 89,83% planu. Dane dotyczące dochodów i wydatków są zgodne ze sprawozdaniami RB27S z wykonania planu dochodów oraz RB28S z wykonania planu wydatków budżetowych. Dochody bieżące planowano w wysokości 35 877 888 zł 57 groszy i zrealizowano w kwocie 35 452 635 zł. Z tego dochody własne planowane w kwocie 9 213 374 zł i 5 groszy wykonano w kwocie 8 914 490 zł 92 grosze, co stanowi 96,75% planu. Dochody majątkowe na planie 4 130 465 zł 94 grosze wykonano w kwocie 2 423 294 zł 91 grosze, co stanowi 58,67% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 141 587 zł 52 grosze, natomiast wykonano w kwocie 33 302 585 zł, co stanowi 94,76% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7 829 490 zł 23 grosze, co stanowi 73,54% planu. Wydatki inwestycyjne poniesiono m.in. na modernizację stacji uzdatniania wody w Kurzeszynie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kupku, przebudowę drogi
Wilkowice, Michowice, budowę przedszkoli w Ogłuszycach i Kukininie oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Kukininie. Budżet gminy zaplanowano z deficytem w wysokości 5 779 378 zł 89 groszy, zrealizowano z deficytem na poziomie 3 256 095 zł 32 grosze. Przychody wykonano w wysokości 6 342 670 zł 51 groszy, oraz schody w wysokości 591 556 zł 68 groszy. Zadłużenie gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7 209 273 48 groszy, co stanowi 18,1% planowanych dochodów. W 2018 roku gmina zaciągnęła kredyt bankowy na kwotę 5 700 000 oraz dokonała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 666 240 zł 31 groszy, to jest 1,66% planowanych dochodów. Zobowiązania wymagane gminy według stanu na dzień 31 grudnia nie wystąpiły. Stan mienia komunalnego w gruntach zwiększył się w 2018 roku o wartość 5 777 022 zł 77 groszy, w tym wysokość 5 654 042 zł wynika z dokonania szacunkowej wyceny gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste. W 2018 roku gmina nabyła 6 hektarów, no prawie 7 hektarów gruntów głównie z przeznaczeniem na poszerzenie dróg oraz nowe drogi. Wartość budynków mieszkalnych w 2018 roku nie uległa zmianie i wynosi 2 171 930 zł 47 groszy. Wartość budynków ogółem również nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2017 i wynosi 20 129 249 zł 36 groszy. Wartość dróg uległa zwiększeniu o kwotę 574 810 zł 10 groszy w związku z przebudową drogi Wilkowice-Michowice. Zwiększeniu uległa również wartość oświetlenia ulicznego o kwotę 177 275 zł w wyniku budowy oświetlenia drogi krajowej nr 72 w miejscowości Boguszyce, Sosyce i Ścieki. W 2018 roku zmodernizowano stację uzdatniania wody w Kurzeszynie, w efekcie czego wartość stacji wodociągowych na terenie gminy wzrosła w kwotę 1 734 776 zł 71 groszy. Komisja rewizyjna stwierdza, że gospodarka finansową w 2018 roku była prowadzona prawidłowo. Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, zachował zasady celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zadaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w podjętej uchwale powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2018 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium budżetu gminy Rawa Mazowiecka. Podpisy komisji to jest podpis przewodniczącej Skłonecza, Halina, wiceprzewodnicząca Mikina, Elżbieta, członek komisji Motylewski, Tadeusz, członek komisji Bożena Grzyb. Teraz chciałabym może przeczytać od razu wniosek komisji o udzielenie absolutorium. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Komisja w składzie. Przewodnicząca komisji Halina Skłoneczna, wiceprzewodnicząca komisji Mikina Elżbieta, członek komisji Motylewski Tadeusz, członek komisji Grzybka Bożena. Działając na podstawie artykułu 18a ustawy 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i informacji o stanie mienia komunalnego gminy Rawa Mazowiecka na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja 2019 roku przekłada Radzie Gminy Rawa Mazowiecka następujący wniosek. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rawa Mazowiecka pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i informacje o stanie mienia komunalnego gminy Rawa Mazowiecka
i wnioskuję o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Uzasadnienie wniosku stanowi opinia Komisji Rewizyjnej stanowiącej załącznik do wniosku. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową Wodną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu dwie uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 379 na 2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania wójta gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2018 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2018 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Radosław Grychorczuk, przewodniczący, Bogusław Wenus, członek, Agnieszka Kamyczek-Maszewska, członek, uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie sprawozdanie wójta gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2018 rok. I kolejna uchwała nr 3 na 161/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2018 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Radosław Krychorczuk, przewodniczący, Agnieszka Kamyczek-Maszewska, członek, Bogusław Wenus, członek, uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2018 rok. Przedstawię Państwu uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwala się, co następuje, paragraf 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Paragraf 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie? Proszę o głosowanie i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 osób za, 1 osoba nieobecna. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Przedstawię Państwu uchwałę z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy Rawa Mazowiecka, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium wójtowi gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania i podniesienie ręki. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 osób za, 1 osoba nieobecna. Dziękuję bardzo. Z tego miejsca bardzo gratuluję panu wójtowi, panu Michałowi Michalkowi otrzymanego absolutorium. Dziękuję zarówno państwu radnym, dziękuję państwu sołtysom. Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy włożyli jak najwięcej pracy, żeby ten budżet był jak najlepiej wykonany. I życzę państwu dobrej współpracy na ten rok. Przewodnicząca, Państwo radni, Szanowni Państwo sołtysi, to absolutorium jest troszeczkę inne, bo w sumie dotyczy roku 2018. Chciałbym podziękować za to absolutorium, ale chciałbym też podziękować poprzedniemu wójtowi Krzysztofowi Starczewskiemu, bo on do listopada 2018 roku czuwał nad tym, aby ten budżet został zrealizowany
w jak najlepszym stopniu. Czego mamy efekty? Chciałbym podziękować także wszystkim Państwu radnym, wszystkim Państwu sołtysom, w szczególności też pracownikom, bo to absolutorium w sumie przydzielane jest nam wszystkim, bo dzięki Państwu pracy, dzięki pracy tutaj pracowników urzędu, te osiągnięcia, jakie pozyskujemy, te inwestycje, które są realizowane, to w sumie dzięki wszystkim nam. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to absolutorium. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, ogłaszam 15-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Kolejny punkt w podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Proszę o przedstawienie tematu panią skarbnik. Bardzo proszę. Zmiany były omawiane na posiedzeniu komisji. Przypomnę teraz jeszcze, czego one dotyczą. Dotyczą ogólnie zmniejszenia budżetu o kwotę 1 125 905, a wynikają one z następujących pozycji. Mamy oświadczenie o rozwiązanie umowy na dofinansowanie zadania termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznych będących na terenie gminy. Kwota dofinansowania, która była w umowie, to jest 1 190 704. To jest zmniejszenie o tyle dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej. Natomiast mamy już dokumenty, mamy pisma, z których wynika, że do Urząd Wojewódzki finansowuje budowę placu zabaw dla mieszkańców Sojstwa Księża Wola i 10 tysięcy na budowę wiaty w miejscowości Wilkowice i na zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko w Wołuczy. Kwoty są łącznie 30 tysięcy po 10 na każde zadanie. I w dziale 700 w gospodarce mieszkaniowej zwiększają się dochody z tego tytułu 20 tysięcy dotyczące Księżej Wory i Wilkowic. Natomiast w dziale kultura fizyczna i sport 10 tysięcy na zakup boków do Wołuczy. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększają się dotacje, dochody z tytułu dotacji 34,799 zł, to jest dotacja na azbest. Umowa jest już podpisana z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Także zmniejszenia 1,190,704, zwiększenia dochodów 64,790, co w rezultacie daje wynik zmniejszenie o 1,125,905. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to tak jak uzyskane są dochody, są też wydatki w tych działach. W gospodarce mieszkaniowej zmniejszenie jest 1,904,035. Z tego zmniejszenie wydatki na program termomodernizacji dotyczącej środków unijnych i 713,330 zmniejszenie wydatków z udziałem środków własnych. Natomiast 30 tysięcy zwiększenie na wiatę i na plac zabaw. Ponieważ otrzymaliśmy po 10 tysięcy na te zadania, ale jest zgodnie z umową obowiązkiem gminy dołożyć po 5 tysięcy na każde zadanie, stąd jest zwiększenie 30 tysięcy w dziale gospodarka mieszkaniowa. Różne rozliczenia zwiększają się rezerwa ogólna o 198,330. W gospodarce komunalnej zwiększenie o 500 tysięcy wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Proszę Państwa, już w tej chwili mamy informację, bo przetarg jeden był, że wydatki na gospodarkę odpadami wzrastają o 100%. Mieliśmy planowane 600 tysięcy na to zadanie, w tej chwili mamy po rozmowach, bo przetarg był unieważniony, będzie jutro bodajże rozpatrzony następny i mamy wiedzę, że będzie to 1 100 000 na gospodarkę odpadami, stąd jest konieczność zwiększenia wydatków o 500 tysięcy. Pozostała działalność 34, jak już wspominałam, mamy
dotacje na azbest i te wydatki też musimy wprowadzić do budżetu. I w kulturze fizycznej na te zadania majątkowe, jak już wspominałam, te 20 tysięcy na te boksy na boisko w Bołuczy. Także też w rezultacie zwiększenia i zmniejszenia dają zmniejszenie ogólnie o 1,125. Zadania inwestycyjne, załącznik zadań inwestycyjnych to też ulega zmianie, bo dochodzą te zadania związane z dotacjami, no i zmniejsza się, po prostu wyłącza się to zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów komunalnych. Następny załącznik dotyczący zmian w budżecie to jest załącznik, który się nazywa przychody i rozchody. I tu, proszę Państwa, rozchody się nie zmieniają, wielkość 591, 557 zostaje tak, jak było planowane w pierwszej wersji, natomiast zmienia się pozycja wolne środki, bo w tej chwili już jesteśmy po bilansie i wolne środki, które były wstępnie ustalane do budżetu, zmniejszają się o 5114 zł. Natomiast dla równowagi zwiększa się o tą kwotę planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt i w tej chwili będzie on wynosił 4 233 366. Jeszcze jeden załącznik, który jest w tej uchwale dotyczący zmian, to jest załącznik na wydatki programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. I tutaj to zadanie, które było planowane dotyczące termomodernizacji, też ono już jest wykreślone z tego załącznika, natomiast wchodzi nam zadanie wiedza na piątkę z plusem. Na ostatniej sesji w maju, pamiętacie Państwo, żeśmy takie zadanie przyjmowali do budżetu. To zadanie jest na okres 2 lat, 15 i 20 łącznie. To są wydatki inwestycyjne w tym zadaniu 65 tysięcy i bieżące łącznie na 2 lata 1 606 544, to są wydatki bieżące. To tyle na temat zmian. Dziękuję. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Proszę Pan sołtys. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie Radnie, z jakiej to formy wynika taka podwyżka te 100%? Bo to jest trochę podejrzane, bo do tej pory komuś płaciło, a teraz 100% do góry, to jest trochę nie w tę stronę mi się wydaje. Panie sołtysie, ja też jestem mocno zawiedziony. No właśnie. Powiem tak, jesteśmy jedyną gminą, która nie rozstrzygała przetargu przez okres 4 lat. Od 2013 roku, po wyłonieniu firmy, która zagospodarowała i zbierała odpady, nie było przetargu. Mieliśmy ustaloną kwotę 20 zł od gospodarstwa. W tym miesiącu ogłosiliśmy przetarg na zbiórkę i zagospodarowanie odpadów. I po pierwszym przetargu zgłosiła się jedna firma, która zaoferowała kwotę 1 240 000 12 zł 80 groszy. Zastanowiliśmy się tutaj z Radą na wspólnych komisjach, co z tym fantem zrobić. Czy unieważnić przetarg, czy go pozostawić takim, jakim był, czyli 1 240 000 12 zł 80 groszy. Powiem, podjąłem wstępnie, komisja, że tak powiem, zdecydowała, żeby nie unieważniać tego przetargu. Nawet już wstępnie decydowaliśmy, jak rozliczyć koszty, czy pozostawić to tak jak do tej pory, liczyć od gospodarstwa, czy zróżnicować to na ilość osób przebywających w danym gospodarstwie domowym. Nawet już wstępne decyzje zostały podjęte, że zmieniamy sposób rozliczania, czyli na głowę od mieszkańca danego gospodarstwa. No i podjąłem ryzyko, widząc, co się dzieje w innych gminach, bo naokoło tutaj gminy sąsiednie przetargi unieważniły i uzyskały lepsze oferty, tak? I też podjąłem decyzję o unieważnieniu przetargu. Został ogłoszony nowy przetarg. Też została złożona jedna oferta. Oferty można było składać do 19 czerwca i wpłynęła oferta na kwotę 1 096 934,40 zł, czyli bez mała 150 tysięcy
mniej niż w pierwszym przetargu. Tak, ta sama firma, nie będę wymieniał nazwy, ale to też chyba ogólnodostępne, firma Eneris. Firma Eneris, przetarg został rozstrzygnięty, także firma Eneris jako jedyna przystąpiła dwa razy do tego przetargu. Teraz oferta troszeczkę niższa, czy mówię, bez mała 150 tysięcy złotych i po wstępnych wyliczeniach wychodzi, że gdzieś to będzie się oscylowało w granicach 10 zł 50 groszy na jednego mieszkańca, tak? Na miesiąc. Na miesiąc. Szanowni Państwo, no trzeba wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o śmieci, te ceny będą rosły i to z roku na rok. Jak chcecie Państwo, możecie zorientować się, zobaczyć, z reguły gminy na terenie tutaj powiatu rawskiego mają umowy podpisane tylko do końca tego roku. Tylko do końca tego roku, ze względu na to, że firma obawia się, że te ceny i koszty, jakie te firmy ponoszą, a te koszty spadają znowu na nas jako mieszkańców, będą rosły. Nie wiem, czy spowodowane jest to, że udało nam się wynegocjować, no oferta wpłynęła przetargowa na rok czasu. A sąsiednie gminy, jak zobaczycie Państwo, mają do końca tego roku tylko rozstrzygnięte przetargi. I jak zobaczycie, nawet miasto ma dużo wyższą ofertę w przeliczeniu na mieszkańca niż my jako gmina. Rozmawiałem tutaj z prezesem już po rozstrzygnięciu przetargu. Powiem szczerze, oni rozliczają to w taki sposób, że rzeczywiście te nakłady, twierdzi prezes, że te nakłady inwestycyjne, jakie musieli poczynić teraz w ostatnim czasie, są dużo wyższe niż w poprzednich latach, ze względu na to, że zostali zobligowani, że składowiska odpadów, na które wjeżdżają te śmieciarki, muszą mieć system monitorowania, czyli śmieciarka, która wjeżdża na dane śmieciowisko, musi, że tak powiem, być prowadzona od samego wjazdu już do końca, co z tymi śmieciami się dzieje na tym składowisku. Stąd oni twierdzą, że musieli zainstalować ileś kamer, dodatkowych ludzi. No i te koszty z automatu rosną. Dodatkowo wzrosła opłata marszałkowska, którą muszą te podmioty uiścić do Urzędu Marszałkowskiego. Wiadomo, że te część środków do nas wraca, tak? No to potem jest, że tak powiem, w budżecie ujmowane. No dzięki temu też możemy realizować różnego rodzaju inwestycje i działania tu na terenie naszej gminy. Także Szanowni Państwo, no powiem szczerze, wiem, że będzie duże oburzenie śmieci, 100% do góry. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę Pan radny. Ja chciałem się spytać, bo na początku był poruszany temat, że odstąpiliśmy od ocieplenia budynku w Boguszycach przy Szkole Podstawowej w Rososze dawnej i budynku przy Odowicach. Dlaczego po prostu, jaka tu przyczyna była tego? Bo po prostu radni tutaj nie wiem, nie wszyscy wiemy. Dziwię się, Panie Radny, że Pan zadaje to pytanie, bo temat był poruszany na wspólnych komisjach i Pan chyba w tej komisji też uczestniczył. Wniosek był składany na te trzy obiekty, Boguszyce, dawny budynek Rosochy oraz Przewodowic. Powiem tak, dokumentację mieliśmy przygotowaną w sumie tylko na budynek w Rososze. Nie byliśmy w stanie ze względu na to, że Urząd Marszałkowski też mocno pili ze względu na to, że kończy się okres programowania i finansowania tego etapu wydatkowania środków, mocno pili na realizację tych inwestycji, wydatkowania środków. Nie byliśmy z przyczyn osobowych tutaj w urzędzie zrealizować, przygotować dokumentacji w tak krótkim czasie, bo realizacja musiałaby nastąpić do sierpnia. Nie byliśmy w stanie tych inwestycji zrealizować, stąd musieliśmy zrezygnować. Jest teraz dodatkowy nabór na termomodernizację. Przygotowujemy dokumenty na obiekt w Rosochy i oraz obiekt w Przewodowicach. Ze względu na to, że obiekt w Przewodowicach też wchodzimy do programu tutaj wspólnie z powiatem, innymi instytucjami, z fundacją Obudźmy Nadzieję Pani Walędziak, ze szpitalem tutaj powiatowym Rawa Mazowiecka, Centrum Usług Społecznych, miał powstać dom dziennej opieki w miejscowości Przewodowice.
tam jest możliwość pozyskania kwoty 300 tysięcy złotych na zagospodarowanie, zaadoptowanie pomieszczeń i dlatego też zdecydowałem, że tutaj też Państwo Radni decydowali o tym, żeby przystąpić do złożyć wniosek na termomodernizację obiektu w Rososze i też tutaj po części w Przewodowicy. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę Pani Radna. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca, Sołtysi, chciałabym nawiązać troszeczkę do tych śmieci, do podwyższenia kwoty o 100%. Panie Wójcie, uczestniczył Pan w spotkaniu na Spokiminie z Panią Prezes, Panem Burmistrzem, Starostą i była rozmowa odnośnie podniesienia rzędnej o 5 metrów i podsypania jeszcze dodatkowo 2 metry do góry. Były wtedy prowadzone rozmowy z mieszkańcami, z nami, abyśmy udzielili takiej zgody. Udzieliliśmy zgody, w zamian za to mieliśmy zapewnienie, że opłata dla mieszkańców Pokiwina nie wzrośnie. Dodatkowo prosiliśmy o jakieś inne korzyści, typu komunikacja miejska, typu kanalizacja. No akurat tutaj to był taki odzew niepewny, tak? Ale odnośnie podwyższenia opłaty za śmieci było nam to zagwarantowane. Co mam powiedzieć teraz ja mieszkańcom? Ja się wcale nie dziwię, jeżeli mieszkańcy Pokiwina będą przychodzić do mnie, jak i również do pana sołtysa z pretensjami, ponieważ my tak naprawdę mieszkamy, można powiedzieć, na śmieciowisku. To nie jest to, że my mieszkamy gdzieś w jakiejś odległości. My mieszkamy na śmieciowisku. My ten zapach, tym zapachem oddychamy. My te śmieci widzimy non stop na okrągło, wokoło śmieciowiskach, na polach, wszędzie. Także no my nie możemy pozwolić na to, abyśmy zostali w ten sposób pokrzywdzeni. Uważam, że śmieciowisko, jak i również gmina, jak i również pan burmistrz, który też korzysta z tego, ma korzyści, powinniście zastanowić się, jak mieszkańcom Pokiwina ewentualną podwyżkę zrekompensować. Tak, pani radna, w momencie, kiedy prowadziliśmy rozmowy, zastanawialiśmy się nad dwuetapowym przetargiem, czyli zarówno na, żeby podzielić ten przetarg na dwie części. Po pierwsze na zbiórkę odpadów oraz na zagospodarowanie. Bo tak nawet, że tak powiem, ustawodawca sugerował, żeby te przetargi rozdzielić, które by miały niby być z korzyścią dla samorządów w momencie ogłaszania przetargów, że będzie większa konkurencyjność tych firm, że będzie więcej ich przystępowało do przetargu. Potem, że tak powiem, ustawodawca sam sugerował i proponował, żeby tego podziału nie robić, gdyż stwierdził, że może być to bardzo niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego, gdyż nie byłoby pewności, gdzie te śmieci miałyby trafiać, tak? Ze względu na to, byśmy podzielili, powiedzmy, przetarg, zagospodarowanie, dbamy, wygrałaby firma ZGO Aquarium, okej. Okay. Tylko co, nie, czy wygrałaby firma, powiedzmy, Eneris, a zagospodarowanie odpadami wygrałaby, powiedzmy, jakaś firma składowisko odpadów z drugiej strony Łodzi. Zobaczylibyśmy wtedy, jakie by były koszty transportu tych śmieci do innego składowiska. No, nie mnie oceniać. Ogłosiliśmy przetarg i liczyłem na to, że przynajmniej dwoje, troje, trzy firmy się zgłoszą do tego przetargu. Jak widzimy, rynek jest tak podzielony i nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy firmy są tak dogadane, że jedna drugiej, tak powiem, nie wchodzi w rynek. No i potem w wyniku przetargu mamy ceny, jakie mamy. Nie ma możliwości, tak powiem, dopłacania do śmieci, tak jak to robimy w przypadku wody, gdzie też te ceny wody się nie zmieniają już jakiś czas, albo jak się zmieniają, to zmieniają się bardzo delikatnie. No tutaj w przypadku śmieci takiej możliwości dofinansowania ze strony samorządu nie ma. Nie możemy też, tak powiem, jednych dopieszczać, drugi, że tak powiem, karać ze względu na to, że mieszkają bliżej bądź dalej
dalej składowiska odpadów. No też nie ma takiej możliwości. Mogę tutaj tylko jedynie apelować do Państwa radnych, żeby rzeczywiście w jakiś sposób mieszkańcom tamtych terenów w formie, no nie wiem, inwestycji to wynagrodzić, ze względu na to, że mówię, opłata marszałkowska wpływa tutaj do nas, do budżetu, nie w małej kwocie. Stąd apel mój do radnych, żeby w jakimś stopniu najwyżej w takiej formie tym mieszkańcom pomóc. Myślę, że to też jest po części realizowane, bo inwestycja taka jak rozbudowa szkoły i budowa przedszkola to niemałe środki, jakie poszły w ten teren. Wiadomo, że przy okazji tak dużych inwestycji no, trzeba te środki skądś, że tak powiem, przesunąć, zabrać z jakiegoś terenu na dany teren, gdzie taka inwestycja jest realizowana. Dlatego mój apel do Państwa radnych, do Państwa sołtysów, żeby też mieszkańcom tłumaczyć, że tak jak wspomniałem, od 2013 roku my nie zmienialiśmy ceny. Nie było przetargu, tak mieliśmy podpisaną umowę już do 2019 roku. Jak Państwo zobaczycie sąsiednie okoliczne gminy, tam już przetargi były w latach ubiegłych i te ceny stopniowo wzrastały. U nas ta cena się nie zmieniała, stąd też taki skok w 2019 roku. Wiem, że też, tak jak Pani Radna powiedziała, będzie miała, tak powiem, wizyty mieszkańców swojego terenu. Ja też wiem, że będę miał wizyty mieszkańców z całego terenu gminy u siebie. No ale ja na to nic nie poradzę. Mógłbym znowu, że tak powiem, decydować o unieważnieniu przetargu, ale to nie w nieskończoność, bo to do niczego nie doprowadzi. Też miejmy świadomość, że tych śmieci produkujemy coraz więcej. Jeżeli polityka państwa, że tak powiem, w tym zakresie się nie zmieni, to nie wiem, sięgniemy zenitu, bo powiem szczerze, konkurencji, jeżeli chodzi o firmy odbierające odpady, nie ma. Mówię, rynek jest podzielony między te istniejące podmioty i te podmioty, że tak powiem, jeden drugiemu w drogę nie wchodzi. Przetargi, potem mamy efekt przetargów taki, jaki mamy. Ja jeszcze tylko dopowiem do tych wypowiedzi pana wójta, że około gdzieś tak pół roku temu my jeszcze nie mieliśmy wiedzy, że te stawki tak bardzo wzrosną. I wtedy wydawało nam się, że będzie można zlecić zagospodarowanie odpadów poza ustawą, bo ustawa dopuszcza, jeżeli jest jakieś zamówienie do 30 tysięcy euro, to można poza ustawą zlecić jakiejś firmie jakieś prace do wykonania. Natomiast okazało się, że te kwoty są tak wysokie i zagospodarowania, i odbioru odpadów, że musimy robić przetargi. I gdybyśmy robili, tak jak pan wójt wspomniał, przetargi na jedno i na drugie, to nie mamy pewności, że wygra w tym przetargu na zagospodarowanie akurat ta nasze ZPO Akwarium. Mogłaby zupełnie jakaś inna firma wygrać, gdzie koszty by jeszcze wzrosły. Także no, to troszeczkę też wiąże się z tym, że te progi ustawowe nie pozwalają na to, żeby zawrzeć umowę bez przetargu. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Widzę, przedstawię uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Rada gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawo-Mazowiecka na 2019 rok w wyniku, których zmniejsza się dochody ogółem o 1 125 905,36. Z tego dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 160 704,36. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34,799 zgodnie z załącznikiem numer 1 do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok, w wyniku których zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 125 905,36. Z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 733,129,90. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 859,035,26 zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach określa załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 130
36 827 96, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 641 809,45 oraz wolnych środków w wysokości 2 495 018,51. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 728 384,96 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 591 557 zgodnie z załącznikiem nr 4 do mniejszej uchwały. Paragraf 5. Limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA oraz innych środków nie podlegających zwrotowi pochodzącym z zagranicy po dokonanym zmianach określa załącznik nr 5. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 osób za, 2 osoby nieobecne. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019-2027. Proszę panią skarbnik. Proszę państwa, zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykonuje się w związku z dostosowaniem WPF-u do danych zawartych w uchwale budżetowej, to znaczy związanych ze zwiększeniem dochodów, wydatków oraz wydatków na regulację przedsięwzięć. I na 2019 rok na dochodów i wydatków, który był przyjęty w WPF-ie na lata 2019-2027 w styczniu 2019 roku zmieniły się te wielkości, bo było kilka zarządzeń, były uchwały Rady Gminy zmieniające budżet i uwzględniona jest ta uchwała, którą przed chwilą państwo głosowaliście. I w wyniku tych zmian zwiększyły się dochody, mówię o WPF-ie, o 1 362 573 i w tej chwili wynoszą 37 598 055. Natomiast wydatki zwiększyły się też o 1 362 573 i wynoszą 43 727 685. Z tego wydatki bieżące są 36 294 338, natomiast wydatki majątkowe 7 433. Proszę państwa, zachodzi tutaj teraz taka sytuacja, że wydatki bieżące mamy wyższe od dochodów bieżących. To jest niemożliwe, żeby był przyjmowany budżet i WPF, ale mamy jeszcze wolne środki i to nas ratuje, bo tak byśmy popadli w wielki problem, wielki kłopot. I wydatki na 2019 rok zwiększyły się bieżące o 3 156 000. Przychody, tak jak już wspominałam przy omawianiu przez zmianę w budżecie, zmniejszyły się wolne środki o 544, natomiast reszta o tą kwotę się zwiększył. Rozchody nie ulegają zmianie, natomiast w załączniku nr 2 UPF-u dotyczącego przedsięwzięć, tak jak już wspominałam też przy omawianiu tamtego załącznika, dochodzi nam przedsięwzięcie pod nazwą Wiedza na piątkę z plusem, która ma okres realizacji 2019-2020 i ten projekt zgodnie z podpisaną umową i będzie realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach LPO na lata 2019-2020. Ogólna wartość tego projektu jest 1 732 000, z tego 121 289 to są środki udział własnych gminy i z tych 11 będzie dofinansowanie z tego środki europejskiego 1 472 000 i środki dotacji z budżetu krajowego 138. 121 289 udział własny to są kwoty 60 000
to jest udział finansowy, natomiast 360 jest to udział rzeczowy do tego zadania. Dziękuję. Czy Państwo macie pytania? Wice przedstawię uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019-2027. Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 osób za, 2 osoby nieobecne. Proszę bardzo, kolejny temat. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę nr 3895 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, zmieniona uchwała nr 21 na 146 na 2000 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2000 roku. Proszę Pani Anu. Uchwała ta, jak pozostała następna, były omawiane na posiedzeniu komisji wspólnych, dlatego może w skrócie powiem tylko do Państwa. W tej uchwale chodzi o uporządkowanie sytuacji, bo uchwała podjęta była w roku 1995, czyli jeszcze pod rządami starych przepisów i ona nie została, została częściowo niewykonana. To znaczy do dnia dzisiejszego nie są sprzedane 4 lokale, 3 w budynku w Julianowie i 1 w budynku Podlas 27. I w tej uchwale chodzi o to, żeby te niesprzedane budynki z niej wyrzucić z takim zamysłem, że przy ewentualnej sprzedaży podejmować wtedy konkretną uchwałę na konkretne lokale. To uchwała porządkująca. To w zasadzie tyle, bo to tylko chodzi o uporządkowanie prawa miejscowego. Macie Państwo pytanie? Ja tylko dodam, że temat był również omawiany. Pan Julian, bardzo proszę. Odnośnie lokali 3 w Julianowie, to jeden jest świetlicą wiejską i nie widzę tu potrzeby, żeby to na siłę komuś sprzedawać. Są 2 lokale, które zajmują kupić. Ona występowała do Pana Wójta, to uzyskała tam pewną zgodę. Panie Julianie, nikt świetlicy Wam nie chce sprzedawać, jest to na potrzeby mieszkańców nie widzę takiej opcji, żeby tą świetlicę w jakiś sposób sprzedać, czy nie wiem, dać komuś innemu w posiadaniu. Dziękuję bardzo. Tam chodzi, tak jak Pani Jela wspomniała, o uporządkowanie pewnych tematów, podjęta była uchwała o zbyciu niektórych lokali, tam też była zmieniana potem numeracja tych lokali, dlatego taka uchwała bardziej porządkująca niż jakaś mająca jakieś inne znaczenie, tak jak tutaj Pan myśli o sprzedaży czy o czymś innym. W żadnym wypadku. Proszę nie używać nazwy RODO. Na wniosek lokatorki, która jeszcze tego nie stała się właścicielką tego lokalu, jest całe to postępowanie prowadzone i również za chwilę będzie uchwała dotycząca tamtych pomieszczeń też. Z tym wnioskiem jest związane to porządkowanie, bo niestety od 1995 roku to minęło już lat ponad 20, tak? Trzeba to po prostu zrobić, żeby potem sprawniej przeprowadzić wszystkie te transakcje, które... Uchwała typowo porządkująca. Nikt nie myśli o sprzedaży że świetlicy wiejskiej Julianowej. Macie Państwo jakieś pytania?
przedstawi projekt uchwały. Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 38 na 95 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych zmienionej uchwałą nr 21 na 146 na 2000 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2000 roku dokonuje się następujących zmian. Paragraf 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: we wsi Junianów lokale mieszkalne o numerach 1, 2, 3, 7 i 8 znajdujące się w budynku nr 16 usytuowanym na działce nr 108 na 11 o powierzchni 0,2498 hektara. Paragraf 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: we wsi Podlas podpunkt A lokale mieszkalne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 znajdujące się w budynku nr 27 usytuowanym na działce nr 75 na 3 o powierzchni 0,5522 hektara. B. Lokale mieszkalne o numerach 1, 2, 3 znajdujące się w budynku nr 28 usytuowanym na działce nr 86 na 11 o powierzchni 0,0913 hektara. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Paragraf 3. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą, proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 osób za, 2 osoby nieobecne. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. Proszę bardzo. Tą uchwałą nawiązujemy do tej poprzedniej, bo tą uchwałą Państwo zadecydujecie o sprzedaży dwóch lokali w Julianowie. Te dwa lokale są wynajęte jednej rodzinie licznej, dlatego dwa lokale, bo one są powierzchniowo, nie są dużymi lokalami. A wracając do tego trzeciego lokalu, czyli do tej świetlicy, o której Pan Sołtys wspominał, to może powinnam uzupełnić, że te świetlice musimy liczyć jako lokal, dlatego że cały czas działamy na dokumentach z 95-96 roku. Również na inwentaryzacji budowlanej z roku 96 i na zaświadczeniu stwierdzającym samodzielność lokali mieszkalnych, gdzie również jest mowa o tej świetlicy. W związku z czym my tego ruszyć teraz nie możemy i zmienić, dlatego że nam się wywróci cały stan własnościowy, bo lokator, nabywając własność lokalu samodzielnego, nabywa również ułamkową wartość w prawie do gruntu i w częściach wspólnych budynków. Jeśli my teraz byśmy chcieli robić nową inwentaryzację, to musimy wzywać wszystkich tych lokatorów, którzy już są właścicielami lokali, do przed notariusza i zmieniać te udziały w częściach wspólnych i w wielkości działki. Dlatego ta świetlica również od początku, od 96 roku jest traktowana jako lokal mieszkalny i ona niestety tak będzie musiała pozostać. Niewykluczone, że będziemy chcieli założyć księgę na ten właśnie lokal, czyli na tę świetlicę, która zostanie, po to, żeby na przyszłość uniknąć problemów z ewentualnym, nie wiem, czy zmianą właściciela, czy jakąkolwiek inną czynnością dotyczącą tej świetlicy, żeby nie było powrotu już do tych wszystkich dokumentów z tych lat 90. Wtedy, jeśli założymy księgę, to będzie świadczyło o tym, że ten lokal jest już samodzielny, tak? Jest, no i w zasadzie nie jest powiązany z całym budynkiem, bo ma części wspólne i działka, ale już żadne inne dokumenty nie będą wymagane przy jakichkolwiek transakcjach. A ta uchwała dotyczy zbycia tych dwóch lokali na rzecz lokatorki, która wystąpiła z nas. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że również temat był omawiany na wspólnych komisjach. Czy Państwo radni, Państwo sołtysi mają pytania do tematu? Nie widzę. Przedstawię uchwałę w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 5 i 6 znajdujących się w budynku nr 16 usytuowanym na działce nr 108 na 11 o powierzchni 0,2498 hektara. Obrębie Julianów wraz z przynależnymi udziałami, urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz przynależnymi udziałami we własności działki nr 108 na 11
na rzecz najemcy, z których najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Paragraf drugi wyraża się zgodę na udzielenie 31% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali ustalonej na podstawie operatu szacunkowego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Paragraf 4. Uchwała w życie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 osób za. Dwie osoby nieobecne. Dziękuję bardzo. Kolejny temat. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. To jest następna sprawa ze spraw dawnych, czyli poszerzenie drogi w Kaleniu. Uchwała z roku 97, tak? Z 97. Jako, że ta uchwała też nie ma oryginału już tej uchwały u nas, a wystąpiła właścicielka działki, z którą do tej pory nie został uregulowany stan prawny, to znaczy gmina nie przejęła od tej działki na poszerzenie drogi. W związku z czym należy podjąć taką uchwałę o nabyciu, po to, żeby sukcesywnie te sprawy nieuregulowane doprowadzać do końca. Dziękuję. Czy Państwo macie pytania? Nie widzę. Przystąpię do odczytania uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie kaleń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 138/1 o powierzchni 0,0067 hektara z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej numer 113/107E, paragraf 2, traci moc uchwała numer 9/88/97 Rady Gminy Rawy Mazowieckiej z dnia 11 grudnia 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w zakresie dotyczącym wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie kaleń o numerze ewidencyjnym 138/1. Wykonanie, paragraf 3, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rawy Mazowiecka. Paragraf 4, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 osób za, 2 osoby nieobecne. Kolejny temat, podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. Pani Malu, czy Pani też kilka słów? Tak. Uchwała dotyczy nabycia działki na poszerzenie drogi gminnej. Sprawa z tych niedawnych. Omawiane było to na posiedzeniach. No, jest to jedna z tych spraw trudnych, które nie można było załatwić. Mam nadzieję, że uda się sfinalizować stąd tą uchwałę. Macie Państwo pytania? Uchwała Rady Gminy w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie gminy oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 233/1 o powierzchni 0,0484 hektara z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej numer 113/127E. Paragraf 2. Pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały nastąpi ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na zadania inwestycyjne. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rawa Mazowiecka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 osób za, 2 osoby nieobecne. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Temat również był omawiany na wspólnych komisjach. Trzy osoby są tutaj z rami w tym składzie, wyraziły zgodę, więc przystąpię do odczytania uchwały. W sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Rada Gminy w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje. Paragraf 1.
powołuje się zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 w następującym składzie. Bożena Grzywka, Marek Wyderka, Jerzy Król. Punkt drugi. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Paragraf punkt 3. Powołany zespół dokona wyboru przewodniczącego i zastępcy na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego Rady. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Musimy otworzyć? Nie. 12 osób za, jedna osoba się wstrzymała i dwie osoby nieobecne. Kolejny temat. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Starej Wojskiej. Szanowni Państwo, temat był poruszany na wspólnych posiedzeniach. Tematem zajmowała się komisja do skargi wniosku. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie. W sprawie opinii dotyczącej skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej. Na podstawie artykułu 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym paragraf. Czyta Pani uzasadnienie. Dobrze. A więc tak, uchwala się co następuje. Bo, uzasadnienie. Dobrze. Uzasadnienie. Skarżąca. Nie, dobrze. Nie, no tu mamy uzasadnienie. No, uzasadnienie. Dobrze. Skarżąca pismem z dnia 4 czerwca 2019 roku wniosła do przewodniczącej Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej skargę na dyrektora szkoły podstawowej w Starej Wojskiej. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego przy braku przepisów szczególnych organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w artykule 229 punkt 2 KPA jest Rada Gminy. Działając na podstawie artykułu 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafie 55 ustęp 1 punkt 1 statutu gminy Rawa Mazowiecka przyjętego uchwałą 46/296/18 z dnia 11 października 2018 roku przewodnicząca Rady Gminy Rady Mazowieckiej przekazała skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. Skarżąca wniosła skargę na dyrektora szkoły w związku z nierównym traktowaniem nauczycieli, brakiem szacunku dla niektórych nauczycieli, brakiem umiejętności prowadzenia dialogu podczas rad pedagogicznych i w codziennych kontaktach z nauczycielami, licznymi kłamstwami powodującymi fatalną atmosferę w miejscu pracy, manipulacjami związanymi z zatrudnieniem nowych nauczycieli, nielogicznym przydzielaniem czynności wynikającym z projektu organizacyjnego na nowy rok szkolny 2019-2020, niekompetencją w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w okresie strajku nauczycieli, brakiem właściwego zainteresowania dobrem ucznia, brakiem możliwości dodatkowej pracy pozalekcyjnej z uczniami z powodu nierozwiązanego problemu konieczności zamykania szkoły o godzinie 15. W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do dyrektora szkoły podstawowej Starej Wojskiej o ustosunkowanie się do kwestii poruszanych w skarce.
oraz przeprowadziła dowody poprzez wysłuchanie wyjaśnień dyrektora na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 roku oraz skarżącej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 roku. Dyrektor wyjaśnił, że projekt arkusza organizacyjnego na rok 2019-2020 został przygotowany zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Łodzi i wytycznymi organu prowadzącego. Następnie dokument został zaopiniowany pozytywnie przez Kuratorium Oświaty oraz związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący. Pensum skarżącej zgodnie z projektem wynosić będzie 18 godzin, w tym 15 godzin języka polskiego, 1 godzina wychowawcza oraz 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. W ocenie dyrektora skarżąca dyskredytuje przydział godzin, ponieważ obejmuje on liczbę zajęć odpowiadającą podstawowemu wymiarowi pensum, bez godzin ponadwymiarowych. Podkreślił, że dokonując przydziału godzin kierował się kwalifikacjami zawodowymi posiadanymi przez skarżącą, zapewniając jej cały etat. Na etapie projektu arkusza nie rozdysponował godzin jako ponadwymiarowych, ale wykazał je jako wakaty. Dyrektor zapewnił, że przez 12 lat sprawowania funkcji kierowniczej w tej placówce podejmował starania o dobry wizerunek szkoły w środowisku. Sukcesywnie przeprowadzał remonty, modernizację obiektu, uzupełniał wyposażenie i realizował nowe inwestycje. Ponadto pozyskiwał środki pozabudżetowe w ramach programu Unii Europejskiej, w tym również na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego organizacji zajęć podczas strajku, dyrektor przyznał, że w szkole zawieszono zajęcia dydaktyczne, ponieważ nie sposób było przewidzieć, ilu nauczycieli przystąpi do strajku każdego dnia, a nie strajkujący nauczyciele byli delegowani do komisji egzaminacyjnych. Uczniom zapewniono w tym czasie, zgodnie z prawem, zajęcia opiekuńcze. Dyrektor zaprzeczył, że w placówce nie ma możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ponieważ szkoła przez 2 dni w tygodniu otwarta jest do godziny 16, a sala gimnastyczna na mocy zarządzenia dyrektora wynajmowana jest w godzinach popołudniowych. W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie korzystali z 8 godzin zajęć dodatkowych tygodniowych. Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca komisja wysłuchała wyjaśnień skarżącej, która podtrzymywała swoje zarzuty zawarte w skardze. Wyjaśniła, że złożyła skargę w związku z podziałem godzin na rok 2019-2020, jak również brakiem szacunku dyrektora w stosunku do niej oraz pozostałych nauczycieli. Według skarżącej dyrektor dokonuje niesprawiedliwego podziału godzin dydaktycznych, nie informuje nauczycieli o projekcie arkusza organizacyjnego i planowanym zatrudnieniu, nie nanosi zgłaszanych poprawek do protokołu z Rady Pedagogicznej. W jej ocenie sposób rozpatrzenia przez Radę Gminy skargi, którą złożyła w 2018 roku w związku z podziałem godzin na rok 2018-2019, dał mu pozwolenie na dalsze niesprawiedliwe traktowanie. Jednocześnie przyznała, że w trakcie roku szkolnego dyrektor systematycznie dodawał jej dodatkowe godziny nadliczbowe. W miarę dostarczania przez uczniów kolejnych orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Aktualnie skarżąca realizuje 8 godzin ponadwymiarowych. Skarżąca zarzuciła dyrektorowi manipulację przy zatrudnianiu nauczycieli języka polskiego oraz nauczycielki prowadzącej zajęcia świetlicowe bez ogłaszania wakatów. Po analizie zabranego materiału dowodowego komisja zważyła, co następuje. Zgodnie z artykułem 110 ustawy 2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola i zatwierdza organ prowadzący. Po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Na podstawie zatwierdzanego arkusza organizacji dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozpad zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Rozdział godzin nauczania i przydział godzin ponadwymiarowych należy do kompetencji dyrektora, który w tym zakresie posiada swobodę decyzji. Brak jego uregulowań prawnych, które nakazywałyby przydział godzin ponad przedmiotowych, wyczerpujących cały etat. Organ prowadzący nie powinien ingerować w to, jakiemu nauczycielowi przydzielone zostaną godziny przewidziane arkuszem. W ocenie komisji dyrektor działał w granicach swoich uprawnień. Jako kierownik zakładu pracy podejmował decyzje nie przekraczające swoich ustawowych kompetencji. Natomiast ocena, czy czynności podejmowane w granicach posiadanych kompetencji są niezrozumiałe, dziwne, nielogiczne, nie leży w kompetencji Rady Gminy. Warto w tym miejscu podkreślić, że każdy pracownik szkoły ma możliwość odwołania się od podejmowanych wobec niego przez kierownika zakładu pracy, niezgodnie z prawem decyzji w sprawie pracowniczej, do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu pracy. Komisja nie jest w stanie ustosunkować się do zarzutów dotyczących atmosfery panującej w zakładzie pracy, zarzucanych dyrektorowi kłamstw, manipulacji faktami, braku szacunku oraz sposobu zachowania dyrektora w codziennych kontaktach oraz podczas rad pedagogicznych. Zarzucane manipulacje związane z zatrudnieniem nowych nauczycieli oraz nierówne traktowanie nie zostały potwierdzone faktami i mogą być traktowane jedynie jako subiektywne odczucia i opinie skarżące. Zgodnie z artykułem 68 ustęp 5 punkt 1 ustawy Prawo oświatowe dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w tym szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niezbędnych będącymi nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Kompetencją Rady Gminy nie jest rozstrzyganie skarg z zakresu kodeksu pracy, gdyż kwestie te regulowane są odrębnymi przepisami prawa. W przypadku zaistniałego zdarzenia powodującego dyskryminację w zatrudnianiu pracownik może wystąpić z pozwem do właściwego sądu pracy, uprawdopodobniając zarzut nierównego traktowania i określić, jakie jego zdaniem pracodawca zastosował kryterium dyskryminacji. Zarzut dotyczący braku możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych spowodowany zamykaniem szkoły o godzinie 15 nie znajduje potwierdzenia w faktach, albowiem z wyjaśnień dyrektora wynika, iż przez 2 dni w tygodniu placówka otwarta jest do godziny 16. Sala gimnastyczna na mocy zarządzenia dyrektora wynajmowana jest w godzinach popołudniowych. W szkole ponadto prowadzone jest szereg zajęć dodatkowych w postaci koła ekologicznego, 1 godzina plastycznego, 1 godzina fotograficznego, 2 godziny matematycznego, 1 godzina zajęć artystycznych, 1 godzina, jak również działa szkolny zespół ludowy, 2 godziny. W ocenie komisji wyżej wymienione działania przeczą zarzutowi skarżącej, jakoby dyrektor nie interesował się dobrem uczniów. Nauczyciel nie może samodzielnie podejmować decyzji o organizacji zajęć pozalekcyjnych, a dyrektor, kierując się kwestiami finansowymi, nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wszystkie proponowane zajęcia. Ustalenie zakresu i rodzaju zajęć dodatkowych prowadzonych w placówce następuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczne warunki pobytu na terenie placówki i nie zwalnia z tego przystąpienie nauczycieli do strajku. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że w okresie strajku w szkole odbywały się zajęcia opiekuńcze.
a egzaminy zostały przeprowadzone bez przeszkód. Dyrektor wypełnił zatem obowiązki wynikające z artykułu 7 ustęp 1 Karty Nauczyciela oraz z artykułu 68 ustęp 1 punkt 3 Prawa Oświatowego, zgodnie z którym dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju. Mając na względzie poczynione ustalenia faktyczne i prawne oraz wskazane wnioski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rawa Mazowiecka rekomenduje Radzie Gminy Rawa Mazowiecka uzasadnienie skargi za bezzasadne. Państwo radni, Państwo sądzicie, mają pytania? Przedstawię Państwu uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej. Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią dotyczącą działań dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej. Punkt 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Gminy Rawa Mazowiecka wraz z pouczeniem o treści artykułu 239 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy Rawa Mazowiecka do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Osób za, jedna osoba przeciw i dwie osoby nieobecne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejny punkt. Informacja o pracy wójta gminy między sesjami. Proszę. Tylko nawiązując do poprzedniej uchwały, powiem, Komisja Skarg, Uchwał i Petycji ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia w przypadku takich skarg. To nie są miłe jakieś sytuacje, żeby, że tak powiem, złożyłaś posiedzenie i słuchać zarówno jednej, jak i drugiej strony informacyjnie tylko dla Państwa na Radzie Pedagogicznej, na której miałem przyjemność bądź nieprzyjemność uczestniczyć w Szkole Starej Wojskiej. Dyrektor złożył rezygnację ze swojej funkcji. Za chwilę będzie ogłoszony konkurs na funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Starej Wojskiej. Też informacyjnie dla Państwa na zakończeniu roku szkolnego pani skarżąca zrezygnowała z pracy w Szkole Starej Wojskiej. Szanowni Państwo, ostatnia sesja odbyła się 28 maja. I tak, pokrótce. 30 maja otwarto oferty na budowę boiska w Bogoszycach. Wpłynęły 3 oferty. Najtańszą, najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Iwopuc z Warszawy, 194 533 zł. W budżecie mieliśmy zabezpieczony na ten cel 200 000 zł. Troszeczkę mieliśmy perturbacji. Dodatkowe zapytania wysyłaliśmy do firm z informacji uzyskanych. W dniu dzisiejszym, jutro przedstawiciele firmy zjawią się na podpisanie umowy i za chwilę przystępują do prac i budowy boiska w miejscowości Bogoszyce. 1 czerwca uczestniczyłem w Dniu Dziecka w miejscowości Wilkowice. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować sołtysowi razem z Radą Sołecką, Straży OSP oraz Stowarzyszeniu Dzieci Autystycznych, bo w tym spotkaniu, w tej imprezie Dnia Dziecka brały też udział dzieci autystyczne, a miałem przyjemność wrócić do starego fachu posędziowania meczu rodzice dzieci. Bardzo miło, bardzo sympatycznie. Dziękuję serdecznie panu Jarosławie, serdeczne podziękowania. Tego dnia również było uroczyste oddanie dużego kościoła w Rawie Mazowieckiej po remoncie. Razem z panią przewodniczącą tej uroczystości mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Także też miła uroczystość. Też będę chyba prosił pana księdza dziekana o to, aby oprowadził nas tutaj radnych gminnych po tym obiekcie.
bo powiem tak, był harmonogram bardzo napięty. Całe uroczyste otwarcie skończyło się bardzo w bardzo późnych godzinach wieczornych, ale mam nadzieję, że jak poproszę księdza dziekana, to będziemy mieli możliwość wspólnie zwiedzić ten OLiK. 2 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w miejscowości Wołucza. Pierwsze miejsce zajęła OSP Wołucza, drugie miejsce Kurzeszyn, trzecie Rawa Mazowiecka, czwarte Wojska Stara. Także tak nie jest źle. Stara Wojska. Nie jest tak źle z przygotowaniem fizycznym, kondycyjnym i takim bojowym naszych jednostek z terenu gminy Rawa Mazowiecka, bo potem odbyły się zawody powiatowe 16 czerwca na zamku i powiem szczerze, reprezentowała naszą gminę 2 jednostki OSP Wołucza i OSP Kurzeszyn i OSP Kurzeszyn zajął 2 miejsce, brakło dosłownie 2 sekundy do pierwszego, pierwsze miejsce Chodnów, a 3 miejsce OSP Wołucza, gdzie bojówkę w czasie 34,7, gdzie od wielu, wielu lat takiego czasu nie było, wykonała jednostka z OSP Kurzeszyn. Także panie Tadeuszu, nie jest tak źle, nie trzeba narzekać, trzeba dążyć, żeby było tylko i wyłącznie lepiej. 3 czerwca wspólnie z państwem radnym, jak i tutaj sołtysi z terenu obrębu szkoły w Pukininie uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu nowej części szkoły oraz przedszkola. Też bardzo fajna impreza, dzieciaki występowały w ogromnym upale, ale bardzo, bardzo sympatycznie mogliśmy zobaczyć, jak ten budynek po daniu wygląda. 4 czerwca odbyłem spotkanie z mieszkańcami Pukinina w sprawie tak zwanej drogi podskarpskiej. Tam mieszkańcy oczekują, że no w miarę szybkim czasie powstanie nowa droga utwardzona łącznie z osiedleniem i też tutaj po wstępnych rozmowach prowadzonych z mieszkańcami uzgodniliśmy to tak, że no oczekujemy, że droga jest przewidziana do poszerzenia zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego i no mieszkańcy zobowiązali się, przynajmniej oświadczyli wstępnie, że są w stanie przekazać grunty nieodpłatnie na ten cel i wtedy tutaj decyzją Rady będziemy dalej prowadzić, że tak powiem, do finału, żeby ta droga jak najszybciej w tym terenie powstała. 5 czerwca odbyły się wspólne komisje. Na tych komisjach debatowaliśmy na temat rozbudowy szkoły w Konopnicy. Właśnie rozmawialiśmy o wnioskach na termomodernizację. I chciałbym Państwa poinformować, że decyzją Rady od przyszłego roku szkolnego zarówno przedszkole w Starej Wojskiej, jak i przedszkole w Kurzeszynie, bo chyba tylko te zostały, będą przedszkolami 10-godzinnymi. To decyzja Rady, także nasze pociechy będą miały opiekę 10-godzinną we wszystkich przedszkolach na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Uzyskaliśmy też dofinansowanie do stworzenia kuchni w szkole w Boguszycach. Też czynimy starania, żeby jak najszybciej to zrealizować, bo 10-godzinne przedszkola wiążą się z tym, że dzieciaki muszą mieć wyżywienie. Jeszcze będziemy debatować nad tym, czy to ma być, że tak powiem, kuchnia nasza, gdzie będziemy zatrudniać kucharki, pomoce, czy po prostu oddamy tą kuchnię Wajencję jakiejś firmie, która by te posiłki przygotowywała. 6 czerwca uczestniczyłem w Stowarzyszeniu do Rzecza Bzury. Po wyborach samorządowych dokonano zmian w zarządzie i tutaj z naszego terenu do zarządu Stowarzyszenia do Rzecza Bzury weszedł starosta Józef Matysiak. Tak to było praktykowane w ubiegłych latach, że wszyscy starostowie powiatów, które należą do tego stowarzyszenia, wchodzą do zarządu. Dodatkowo jeszcze do zarządu dołączyła pani Karolina Kowalska, wójt gminy Statkowice. 7 czerwca podpisałem akty notarialne odnośnie ustanowienia służebności przesyłu wodociągu w miejscowości Byszewice i na ściekach. Na ściekach tutaj pobudowane są takie 4 budynki mieszkalne. Ci Państwo nie mieli wody, pobudowali wodociąg. Ustanowiliśmy służebność przesyłu. Podobnie było w miejscowości Byszewice. Tam 2 mieszkańców nie miało dostępu do wody. Korzystali z naszego beczkowozu. Teraz ten wodociąg tam powstał i przez te działki, gdzie ten wodociąg jest położony,
został ustanowiony służebny przesył. Tak jak wspomniałem, 16 były zawody powiatowe OSP na zamku, w których też uczestniczyłem. 10 czerwca odbyłem spotkanie z panią dyrektor szpitala w Rawie Mazowieckiej. Pani dyrektor wystosowała pismo o wsparcie finansowe na zakup urządzenia do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. I tutaj po wspólnych komisjach wstępnie państwo radni zdecydowali, że takie dofinansowanie na szpital przekażemy w kwocie 30 000 zł. Takie pismo też zostało sformułowane i zostanie przesłane do dyrekcji szpitala. I tak jak wspomniałem, 11 czerwca unieważniłem przetarg na zbiórkę i zagospodarowanie odpadów. Pierwsza oferta była 1 240 012 80 groszy. Potem ogłoszono nowy przetarg do 19 czerwca. Ponownie złożono tylko jedną ofertę na kwotę 1 096 934 40 zł. 13 czerwca z panią skarbnik byliśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, gdzie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zbiórki asbestu w kwocie prawie 35 000 zł. 14 czerwca rozstrzygnięcie zamówienia na usługi opiekuńcze. Wpłynęła też jedna oferta Czerwonego Krzyża. Umowa będzie realizowana od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. Umowa opiewa na kwotę 1 050 060 zł. Ja tylko informacyjnie, szanowni państwo, godzina opieki na dzień dzisiejszy była w kwocie 19 050. Prawdopodobnie po rozstrzygnięciu tego przetargu będzie wzrost tej ceny 21 050. Przychodzą mieszkańcy tutaj z pretensjami do mnie, że w innych gminach te ceny są dużo, dużo mniejsze. Dlaczego u nas jest tak drogo? Rozmawiałem tu z panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. No szanowni państwo, w innych gminach tych osób jest dużo, dużo mniej. Z reguły to są 3, 4, 5 osób. Nasza gmina na dzień dzisiejszy z takich usług w naszej gminie korzysta około 30 osób. No my, tak jak pani sekretarz wspomniała, musimy to załatwiać formą przetargu. Nie mamy wpływu na to, ile ofert wpłynie i jaka ta oferta będzie. Kwota 1 050 000 dla 30 osób, tak jak wspomniałem, 2 złote wzrost. I mówię, ostatnio też tutaj był u mnie pan, że no mama jego, powiedzmy, ma emerytury 1500 zł, na opiekę musi wydać 800, a gdzie jeszcze życie, utrzymanie, leki i cały opierunek. No tylko ta pani ma opiekę 5 dni w tygodniu, po 8 godzin, to ja się tego pana pytam, to gdzie jesteście jako dzieci, gdzie ich jest trójka czy czwórka była z domu, że nie ma kto tą mamą się zaopiekować. No oczywiście tekst taki, no szanowny panie wójcie, no my mamy też swoje rodziny, też mamy swoje obowiązki. No chyba nie tędy droga, żeby na gminę, na samorząd zrzucać, że tak powiem, opiekę nad starszymi osobami ze swoich rodzin. Ja rozumiem, że takie są, rozumiem, samotne osoby, czy rzeczywiście w trudnej sytuacji, gdzie ta opieka jest potrzebna, jestem w stanie to zrozumieć. Ale nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie rodzic wychował trójkę, czwórkę dzieci, a na starość te dzieci, że tak powiem, nawet nie chcą znać tej osoby, czy wesprzeć i pomóc tej starszej osobie. No nie tędy droga. Zakończono budowę, 14 czerwca zakończono budowę drogi Stara Wojska, Nowa Wojska. Też dzisiaj informacja z Urzędu Marszałkowskiego. Muszę podpisać umowę. Tam dofinansowano koszt tej drogi 175 883 zł 54 grosze. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95 923 zł. Jeszcze tam pozostało do ustawienia bariery i oznakowanie. Mam nadzieję, że to dzisiaj zostanie zrobione i droga będzie przejezdna odebrana. Tak jak już tu pani przewodnicząca wspominała i pani Ela, obradowała komisja skarg.
Skarga złożona na dyrektora w Starej Wojskiej. Tak jak wspomniałem, pan dyrektor zrezygnował ze swojej funkcji. Za chwilę będzie ogłoszony konkurs. Tak samo i pani skarżąca zrezygnowała z pracy w Starej Wojskiej. 19 czerwca uczestniczyliśmy tutaj w zakończeniu roku szkolnego. Miałem przyjemność uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego w szkole w Starej Wojskiej oraz w Kurzeszynie. Szanowni Państwo, w okresie tym majowo-czerwcowym jest coraz więcej imprez. Staram się w nich uczestniczyć. Jeżeli naprawdę nie jestem w stanie być, to bardzo serdecznie przepraszam. Proszę się na mnie nie gniewać, bo powiem szczerze, no nie ma weekendu wolnego, żebym nie było jakiejś imprezy, gdzie jestem proszony. No nie jestem w stanie, że tak powiem, wszystkich zadowolić i wszędzie być. Wszędzie chciałbym być, ale ze względu na ograniczone możliwości nie mogę. Dlatego tam, gdzie byłem proszony, a nie uczestniczyłem, to serdecznie przepraszam. Na pewno postaram się w innym, dogodnym terminie, przy okazji innej imprezy, w takich spotkaniach uczestniczyć. Chciałbym podziękować zespołowi Wspomnienie, który organizował spotkanie zespołów ludowych na scenie letniej w SAK-u. Chciałbym podziękować zespołowi Linkowiacy, który organizował piknik świętojański. Chciałbym podziękować sołectwu Huta Wałoska Ludkówka, która też organizowała grilla. Akurat tutaj nie mogę uczestniczyć. Panie sołtys, przepraszam, na pewno poprawię się i w kolejnej imprezie, jeżeli będziecie chcieli, wola będzie, żeby mnie zaprosić, to na pewno będę uczestniczył. Uczestniczyłem również w obchodach 90-lecia urodzin jednej z mieszkanek miejscowości Leopoldów. Też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, 19 czerwca został ogłoszony przetarg na remont drogi Jakubów-Helenów Kurzeszyn. Wstępnie dyskutowaliśmy tutaj z radnymi przy montażu budżetu, że jeżeli nie dotrzymamy dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, to będziemy starać się z własnych środków wyremontować część tutaj od drogi 707 w kierunku tutaj do rozkrzyżowania przez Wodowice, Kurzeszynek, Helenów, ale po licznych tutaj uwagach pani sołtys z Jakubowa ze względu na bardzo nierówną nawierzchnię i oberwane pobocza zdecydowaliśmy, że ruszamy z inwestycją od strony Jakubowa poprzez miejscowość Helenów do drogi takiej polnej wiodącej za zabudowania w miejscowości Kurzeszyn. I mówię, przetarg już jest ogłoszony, do 8 lipca można składać oferty. Do 26 czerwca też jest ogłoszony przetarg na uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych, czyli wszystkich tutaj dróg gminnych na terenie gminy, które mają spękania, bo to uszczelnianie, tak jak zawsze przed zimą to robimy. Do 26 czerwca jest ogłoszenie. I co jeszcze? 28, 29, 30 jest turniej Sołec w piłce nożnej Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na Orlików w Bukininie. Zgłosiły się 4 sołectwa: Boguszyce, Julianów, 8 sołectw. Boguszyce, Julianów, Konopnica, Byszewice, Niwna, Pukinin, Wałowice, Pruspasieka Wałowska i Wilkowice. Serdecznie zapraszam do kibicowania i wspierania drużyn na tej imprezie. Dziękuję ślicznie. To ja jeszcze mam pytanie odnośnie tego wniosku, który złożyliśmy i mam prośbę, żeby wszyscy radni zostali zapoznani z treścią tego wniosku, jeżeli to nie nastąpiło, bo nie wiem. I jeżeli jest taka możliwość, to byśmy poprosili o odpowiedź na piśmie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani sołtys, ja tylko nadmieniam, bo tak jak wspomniałem wcześniej, pani zadawała to pytanie odnośnie waszego terenu i tego placu. Z tego tytułu, że do OSY zgłaszaliśmy 3 wnioski. Zgłaszaliśmy Księżą Wolę, Hutę Wałoską i Wilkowice. Ze względu na to, że dofinansowanie z grantów Urzędu Marszałkowskiego otrzymały Wilkowice i Księża Wola, no została, że tak powiem, trochę w tyle Huta Wałoska, ale stąd też moja prośba tutaj była do radnych, żeby pochylić się nad problemem. I myślę, że w tym roku przynajmniej ogrodzenie i może jakieś
obiekty na ten plac zabaw, na ten teren uda się zakupić i troszeczkę tą hutę wałoską i ludkówkę zadowolić, żeby też nie zostawała w tyle, żeby ten plac tętnił życiem, bo słyszałem, że na ostatnim grillu rzeczywiście dużo dzieci uczestniczyło w tej imprezie. Mam nadzieję, że też będą korzystać z tego placu, który zagospodarujemy. Może była to też moje przeoczenie, że był krótki czas na złożenie tych grantów i kiedy ja się zorientowałam w temacie, niestety było po terminie. Ale druga strona jest taka, że z gminy przychodzą 3 wnioski, także nie wiem, jeżeli byśmy my jeszcze złożyli, byłyby 4, które by musiał odpaść. Także myślę, że w przyszłym roku dopilnujemy terminu i będziemy na pewno składać takie wnioski. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem informacji, którą przedstawił Pan? Proszę bardzo, głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ja się składam na imprezę integracyjną, że jak ma przyjaźń. 49 tysiąc weszło, a teraz w oczy upał zadziałał. Jest. Klawisze to są właśnie. I może jeszcze raz. Proszę, jeszcze raz powtórzmy. Jeszcze raz głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 osób za, 2 osoby nieobecne. Dziękuję. Interpelacje radnych. Macie Państwo interpelacje na piśmie? Ustną? Nie widzę. Wolne wnioski, zapytania. Proszę Pan sekretarz. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panowie Radni. Ja trochę wrócę do rozmowy Pana Tadeusza. Chodzi o wodociąg Wilkowice. Trzeba pomyśleć, nigdzie się czuł, pomyśleć o modernizacji tego wodociągu, bo to jest najgorszy wodociąg w całej gminie. No i są problemy z tą wodą. Cała stacja, no to jest naprawdę mnie prosił o tym pomyśleć. Panie Sołtysie, Państwo Radni, na pewno poprosimy tutaj Pana Polanowskiego i będziemy rozmawiać, bo nie dotyczy to też tylko wyłącznie Wilkowic, ale też tutaj wiem, że Pan Ryszard wspominał o Zagórzu, ze względu na to, że tam też jest tylko jeden zbiornik, nie ma zbiornika rezerwowego. Myślę, że będziemy rozmawiać i w najbliższym czasie będziemy myśleć o tym, żeby taką inwestycję wpisać do budżetu. Macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Chciałbym też zaapelować do Państwa, bo wiecie Państwo z mediów różnego rodzaju, że no nie było jakiejś wielkiej suszy, a problemy z wodą wystąpiły, poważne problemy w gminie i w mieście Skierniewice. My tutaj pracownicy zakładu mocno pracowali nad tym, abyście Państwo mieli dostęp do wody. Zdarzały się jakieś drobne awarie bądź krótkotrwałe przerwy w dostawie wody, ale na tą chwilę mam zapewnienia tutaj Pana Dyrektora, że problemów większych na terenie gminy nie mieliśmy, ale apeluję, bo te prognozy są takie, jakie są, czyli cały czas upały, o racjonalne wykorzystywanie wody. Też bym prosił, żebyście Państwo apelowali do swoich mieszkańców o to, żeby w tym okresie takim mocno podwyższonych temperatur no nie podlewali trawników ani upraw, ze względu na to, że no potem niektórzy nie mają wody do podstawowych warunków bytowych, tak?
Także mój apel i prosiłbym, żebyście Państwo też byli uczuleni na to, żeby racjonalnie tą wodę użytkować. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady. Dziękuję.